Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Gravity Rush u mnie na kanale, do Gravity Rush 2 konkretnie oczywiście. I tak, kontynuujemy przygody Kat na mieście, czas na, zgadliście, kolejny rzut misji pobocznych, ponieważ ostatnio zrobiliśmy misję główną oczywiście. Dowiedzieliśmy się, że tajemniczy dziadziuś z różowym wąsikiem to nikt inny jak nowy pan burmistrz i genialny wynalazca, ponadto jeszcze ojciec superbohaterki Kali, tak więc... Kat ma dużo do przemyślenia, ale wpierw misje poboczne. Hej, jak się tam idzie śledztwo na temat drugiej strony burz? Nareszcie nadeszła chwila, na którą tak długo czekałem. Jak to? Wkrótce odkryję prawdę na temat tego, co znajduje się na drugiej stronie. Udowodnię innym mieszkańcom, że mam rację. Przecież nie uwierzyli nawet dokumentacji fotograficznej. Ale tym razem mam lepszy plan. Znalazłem starego, zezłomowanego Grigosa, który przegrał walkę z Nevi. Popracowałem nad nim i przywróciłem go do działania i wrzuciłem w burzę. Grigos są wyposażone w kamery wideo, prawda? Musisz tylko teraz sprowadzić go z powrotem. A, rozumiem, rejestruję zapis wideo świata za burzą. Właśnie, bierzmy się do roboty. Okej, czyli znowu wchodzimy w burzę tylko po to, żeby udowodnić, że coś tam dalej jest. Ach, nie mam lekko, dobra, może ja to jednak przyspieszę. Naprawdę, nie jestem pewien, co jest tutaj krótsze, czy ta jazda, czy ten loading, ale no, wiecie, dla pewności przyspieszę. W ten sposób łatwiej będzie to wyciąć. Oto je burza, w którą wrzuciłem Grigosa. O, i nie zapomnij tego. To oczywiście radio, kolejne. Dodałem do radia funkcję wykrywania sygnałów Grigosów. Musisz tylko iść za sygnałem, aby go odnaleźć. Gdy tylko zużywał swoją energię i pasję na coś bardziej konstruktywnego. Opuszczam klatkę. Ale tak, żeby nie było, to co ten dziadek robi, to jest jakby, wiecie, całkiem konstruktywne i jakby... Świat Gravity Rush to świat non-stop pochłaniany przez burze grawitacyjne i tak dalej, więc gdyby ktoś wiedział, co w tych burzach siedzi, że są tam tereny i światy i tak dalej, i być może nawet zasoby, w sensie, wiecie, ludzie w Gilgamesh wykopują rudę z burz grawitacyjnych i używają jej do napędzania swoich maszyn, a ludzie w Hexville tego nie robią, więc może gdyby ludzie z Hexville to robili, to, no wiecie, udało się? To... Co to, poznajesz to miejsce? Tak, tak, to kopalnia po drugiej stronie burzy, niedaleko osady Banga. Ping, ping. Z rady dochodzi dźwięk. Odpowiada na nadajnik Grigosa. Dźwięk będzie nasilał się w miarę zbliżania do Grigosa. Rozumiem. Jasna sprawa. Okej, dobra, czyli jestem w kolejnej kopalni grawitacyjnej. Kolejny dowód na to, że Banga i Gilgamesh oraz Hexville nie leżą aż tak daleko od siebie. A, Kat! Czemu zabrałaś mi kamerę? Znalazłaś Grigosa? Nie, znalazłam ławkę? Wrzucałeś tutaj też inne rzeczy. A, tak, wrzuciłem ją dla ciebie, w razie gdybyś chciała odpocząć. To bardzo miłe z twojej strony, ale z tej ławki pochodzi sygnał. A, ups. Zapomniałem, że umieściłem nadajniki we wszystkim, co wam rzuciłem. Jak mam więc zamierzyć Grigosa? Po prostu idź za sygnałem. W końcu znajdziesz tego Grigo. Proszę, nie wrzucę tutaj więcej śmieci. Jasne. Wyczuwam aurę Nevi. Dobra. Rozbijemy sobie jeszcze to. No, uniesiemy się nieco wyżej. I będziemy jeździć kamerą po okolicy. Jeśli skierujemy ją w dobrą stronę, to... O, właśnie, widzicie? Gdzieś tam jest Grigo. Albo inny śmieć wrzucony przez strzelanego dziadunia. Oho, energia wychodzi niedobrze. Czas odpocząć. Gdzie jest ławka, kiedy jej potrzeba? O! Dobra. Czy gdzieś tam. Ja wezmę sobie amunicję. Ponieważ tym lataczom... God damn it, gro! Czy może przestań mi zabierać władzę nad nim postacią, kiedy tylko masz mi coś do pokazania? Lak.
jednak chciał. Właśnie podstawowy tryb walki, szlak. Dobra. A więc to było gdzieś. Gdzieś to było. W środku? Nie, w środku dziwo nie. Dobra. Lecimy dalej. Żyryj kamulca. Ogólnie mam wrażenie, że Nevi stały się troszkę silniejsze, ponieważ nie przeżywają już. Są w stanie przeżyć już pojedyncze ciosy z telekinezy. Wcześniej definitywnie tego nie robiłem. A mój super zakręcony pocisk, o dziękuję. To jest doniczka. Come on, stary, naprawdę mieć jedną robotę. O! Randomowy kryształ. I take it. Wiecie też, że mnie wkurza fakt w stylu księżyca, że hej, mamy uderzenie teleportacyjne, ale ono tam naprawdę nie leci jakby calutkiej trasy, tylko ma określoną odległość, gdzie może uderzyć. Przez co nasz teleport potrafi skończyć się w połowie. Wiecie, a przez fakt, że jest to teleport, to dosyć trudno kontroluje się odległość, na którą się leci. Okej, dobra. Oczywiście, że Nevi. Proszę, spadkacza. Sayonara. Zniszczmy wszystkie skrzynki. Zostanie tylko ta jedna. Co to było, Kat? Co to było, się pytam. Kat, miażdżyć! Lubię to, jak płynne są te zmiany stylów. To mi się strasznie podoba. Jednocześnie, że jakby wiecie, zarówno styl wpływem na sposób poruszania się Kat, jak i na jej wygląd. To jest całkiem fajnie zrobione. Chciałbym, żeby te style były minimalnie bardziej przydatne, ponieważ zwłaszcza styl księżyca, ciężko znaleźć dla niego zastosowanie. Jest niezły do przemieszczania się, ale do walki jest taki sobie. A nie do końca widzę, po co miał zmieniać styl podczas przemieszczania się. A to co? Co znalazłaś? Dziwną burzę grawitacyjną, radio ją wykrywa. Spróbuję przyjrzeć się jej z bliska. To brzmi jak głupi pomysł, Kat. Just saying. Radio zdecydowanie wykrywa coś w środku burzy. Nasz Grigo zapewne został porwany. Nie daje sąd z pustymi rękami. Sprawdzę coś po drugiej stronie. Tylko uważaj, dobrze? Wezmij mnie, jeśli będziesz miał kłopoty. Przygotuję klatkę do podniesienia. Dzięki. Tak, to na pewno genialny pomysł. Wchodzimy w burzę grawitacyjną w burzy grawitacyjnej. To jest tak, jakby, nie wiem, wpadać w czarną dziurę i być, nie wiem, rozrywanym na atomy i w tym momencie w środku czarnej dziury trafić na inną czarną dziurę, która, nie wiem, zaczęła być was wykręcać w drugą stronę. Tak to widzę. Okej. Burza zniknęła. W porządku, odczytuję twoje położenie. Zrywa mi połączenie. To przez fale grawitacyjne. Coś nowego? Wygląda trochę inaczej od pozostałych kopalni. Wszędzie mnóstwo rudy grawitacyjnej. Zbierz rudę, próbki. W porządku, zbiorę trochę rudy i zabiorę ze sobą. Oczywiście. To jest... Wow, wow! Rety, ta ruda z najwyższej jakości. Nigdy takiej nie widziałam w czasach, kiedy pracowałam w bandze. Ty, niezbadana ziemia, czysta ruda. Grigo tam, słyszę odpowiedź. Nic nie widzę. Spróbuję go namierzyć radiem. Dobrze, uważaj. Chryste, panie, Kat, jak się rozpędziłaś? Dobra. Czemu? Okej, czyli tam.
Skąd ten dziadek miał te wszystkie przedmioty w ogóle? Wow! Nie sądziłem, że to rozwalimy. Co klejnoców. Tak, do rozwoju postaci. Szkoda, że generalnie wiecie fakt, że na przykład, nie wiem, Kat wspomniała, że ta ruda jest najwyższej jakości i nie ma żadnego wpływu na to, ile rudy dostajemy za podniesienie jej. To było spoko. Cześć. Bo te ryby są naprawdę dziwne, ponieważ one bardzo często z automatu wylatują jakby za zasięg Kat. Dobra, zaraz, którędy? Nie? O, gdzieś tam. Tak, wylatują za zasięg Kat i potem gra w sumie teleportuje je bliżej Kat, żeby mogła z nimi walczyć? To jest dziwne. Tam są ludzie otoczeni przez Nevi. Nie pamiętam, żeby wrzucał tam jakichś ludzi, tak? A nie, tylko manekiny. Creepy manekiny. Nie mam pojęcia, co właśnie się stało. Dobra, odsuńmy się nieco, przejdźmy w tryb zwykły. W sensie tak, gościu ludzi nie wrzucał, ale nie, manekiny już jak najbardziej, tak? Manekiny są kuźwa creepy, tak, więc w sumie należało mi się pewnie. Dobra, i gdzie teraz gro prowadź? O, a w sumie zostawię nawet trybie Jowisza. Jest nieco szybszy dzięki niemu. Mam zerową sterowność, ale jednak, wow. O, jest i Krigos! Znalazłem Krigosa, ale otoczyły go Nevi. Jeśli będę z nimi walczyła, mogę uszkodzić Krigosa. Musisz odsadzić Krigosa. Zrobię co w mojej mocy. Jasne. Szlak! Okej, dobra, czyli nie można mi zdetonować min. Okej. Tak, tak, dystansu, jasne. I got this. Ten laser wystrzelił w innym miejscu niż celował. No dobra, moje kamienie się łaskawie pojawiły. Laser był tam najmniej groźny ze wszystkiego. W sensie dla mnie był groźny, ale nie dla Grigosa. Te miny są dużo gorsze. O właśnie, dobra. Ocalony, proszę bardzo. Wstawaj ta chłopie. Udało się, Grigo jest bezpieczny. Dobra robota. Dom, dowód. Ten Grigo chyba już nie działa. Po prostu kopnij, to powinno pomóc. Kopnąć, jasne, nie ma problemu. Okej, to pomogło. Jestem pod wrażeniem. Dokąd zmierzasz, panie robocie? O, w końcu jakiś amulet. Mogę go podnieść? Raczej nie. Tak, coś jeszcze? Wykryto burzę, tak, jesteśmy w burzy, stary. O, faktycznie, burza jest z nami. Nie spodziewałem się, że burze umieją się skradać. To takie, wiecie, jedne z tych cichych burz. Cisza przed burzą, jak to mówią. To był interesujący dźwięk pyłku. He? Dawno nie widzieliśmy chyba panelu z pyłkiem na
podczas rozmowy. Ta burza grawitacyjna pojawia się znikąd. Dokąd ja trafiłam? Hej, słyszysz mnie? Nie ma łączności. Pyłek jest niepocieszony. Pyłku, mamy problem, prawda? Miał. Świetnie, co teraz? Hej, słyszysz coś? No dobra, chodźmy za tym czymś. Tak, na szczęście podczas ślizgania się kat dalej jest całkiem sterowna. Niesterowność tego trybu polega tylko na lataniu nim. Wykryto zagrożenie. Uruchamiam protokół likwidacji. Bądź cicho, budzisz Nevi. Uwaga, obywatele, natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsce. Czemu my to robimy? To my naprawdę prosimy się o kłopoty. Wielkie dzięki. Teraz muszę tylko pokonać tych Nevi. Chodź, pyłku. Miau. Tu jestem, dupku. Szlak, zgarnę tylko jedną. Tak lepiej. Raz. Dwa. Szlak. No nic. Przyzwał sporo są kosę. Strasznie lubię design tego potwora. Efekty cząsteczkowe nie robią na to wrażenia, co? God damn it! Wow! Panie, idź mi pan stąd. No, przeskoczyłem normalny tryb, zregenerujemy się w ten sposób. Może minimalny ostrzał. Ogólnie niestety jego kosy, kiedy już nas rzuci, nie możemy jej złapać. Usilnie próbowałem, ale nie, to nie działa. Byłoby to fajne, ale niestety nie jest. Ogólnie jakby jest ten upgrade, który koniecznie muszę zdobyć. Teraz wykonany. Który sprawia, że jak kat już leci na swoim super kopniaku, to nie da się jej zatrzymać. Dostaje obrażenie, dostaje je mniejsze niż normalnie, ale ta akcja nie jest przerywana. Uff, to ostatni. Ale utknęłam tutaj. Hej, Grigo, masz pomysł? I tak sobie milczymy. Wykryto obywatelkę w potrzebie. Wysłano sygnał wezwania pomocy. E? Wysłano sygnał SOS. Pomoc w drodze. O proszę, jest klatka. Idealnie. Nie! What the fuck, człowieku? Miałeś jedną robotę. Dosłownie... Mogłeś zrzucić tą klatkę w każdym miejscu ich cholernej kopalni. Słyszysz mnie? Żyjesz. Tak, udało mi się jakoś. Fale grawitacyjne się rozproszyły, słyszycie głośno i wyraźnie. Po zerwaniu połączenia odebrałem wezwanie pomocy. Opuściłem klatkę jak najszybciej, chyba pojawia się w samą porę. Cóż, nie do końca w samą porę. Klatka zmiażdżyła Grigosa, który eksplodował. Co? Abyśmy tak blisko spełnili twoich marzeń, przykro mi. Dobra, trudno. Najważniejsze, żeby nic się nie stało. Skakuj do klatki, wyciągnę cię. Ogólnie, jakby... To jest coś, co nie do końca mi się podoba w Gravity Rush 2. Ten motyw był już w Gravity Rush 1, ale... Był mniej wykorzystywany, twierdzę. W sensie, jest ten cały żart, że nieważne co kat zrobi, zawsze wynik jest taki sam. Zawsze w jakiś absurdalny sposób wszystko wraca do status quo. W sensie, kat ma dostać wypłatę, ale hej, zdarza się jakaś zabawna sprawa i kat wypłaty nie dostaje. Kat ma dokonać jakiegoś odkrycia i coś komuś udowodnić, ale w ostatnim momencie dowody są niszczone. Sorry, nic się nie zmienia, tak czy siak. Wiecie, o co chodzi. O, hej, nie wiem, dostarczamy jakichś klientów do lodziarni
lodziarni, mój Boże, jak oni się nazywali, Augina właśnie, do lodziarni Augina, ale potem koniec końców klienci tak stwierdzą, że gówno on robi i oleją jego lodziarnię. I wiecie, to jest jakby zabawne przez pewien czas, ale po pewnym momencie jakby... Po co? Jakby robimy te wszystkie questy, staramy się i te questy są całkiem długie i są całkiem zabawnie napisane i mają dużo ciepła w sobie, ale jakby wynik przeważnie nie daje nic i dobrze wiem, że tak działają gry, że przeważnie zadania poboczne nie mają wpływu na wygląd, tak to nazwijmy, całego świata, nie zmieniają nic w fabule itd., itd., ale to jest coś, co jestem w stanie zaakceptować. W sensie, wiecie, na przykład po tym tutaj, teraz oczywiście pewnie usłyszymy fakt, że o nie, jakby... Nie masz dowodów, ty stary dziadu, znowu coś wymyśliłeś, ha, 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 gówno wiesz i tak dalej. Ale oczywiście my wiemy, że ten dziadek faktycznie jest na tropie, ma ten swój zmysł, który podpowiada mu, gdzie czego szukać i wiedzie szukać dowodów, tylko zawsze w jakiś zabawny sposób je traci. A wiecie, zamiast usłyszeć, że po raz kolejny stracił dowody i nikt mu nie wierzy, wolę usłyszeć coś na zasadzie, okej, okay, ej, stary, masz dowody, chodźmy, nie wiem, poddać to jakiejś komisji, która to zbada. Ej, ale wiecie, badanie może zająć dużo czasu, więc może nie od razu zobaczymy efekty. W ten sposób byłoby to pełniejsze, że hej, oddał dowody, wiecie, maszyna korporacyjna, urzędnicza ruszyła, coś się z tym dzieje. Niekoniecznie musimy widzieć dowody, bo tak działają gry po prostu, ale no, niekoniecznie musimy widzieć efekty, w sensie, bo tak działają gry, ale wiecie, mamy to wiecie, ten pstryczek już przełączony w mózgu na zasadzie, o, coś zrobiliśmy gdzieś w świecie gry, ktoś to teoretycznie bada. Wiecie, o do czego na pewno zmierzam. To jest na moje dziwne i troszeczkę jakby odsuwa od chęci robienia tych zadań. Jak tam, masz swój dowód wideo, który nam obiecałeś, czy to kolejna bujda? Cóż, Grygo z filmem dokonał żywota. Musicie mu uwierzyć, on mówi prawdę. Nie wierzę, że w ogóle z nim rozmawiałam, co za strata czasu. Ale... Tato? Czy ten pan i ta pani to naciągacze? Tak, skąd znasz to słowo? Ale te dzieci szybko rosną. No i wiadomo, oczywiście, nie ma dowodów, wszyscy idą w cholerę, ha, ha, ha. Żarcik polega na tym, że ponownie dowód, który mieliśmy w dłoni, wyleciał nam z tej dłoni. Cóż, nie ma się co dziwić, nie uwierzę bez dowodu. Ale cóż, przynajmniej sporo się dowiedzieliśmy, prawda? Tak łatwo nie zrezygnuję ze swojego marzenia. Moim przeznaczeniem jest odkrycie prawdy. Muszę przyznać, nie poddaję się łatwo. Ale tak naprawdę to jego śledztwo nie jest zbyt rozsądne, po prostu wrzuca w burzę stare śmieci. Miał. Ja, wiecie, można było to zrobić jakoś ciekawie, moje. Okej. Myślę, że żeby, wiecie, nie przedłużać aż tak serii, polecimy sobie jeszcze jeden. Jeszcze jedno zadanko poboczne. W ogóle muszę zobaczyć, ile ich mam, bo mam ich sporo. Jedno tutaj. Tutaj tylko rozmowa. O mój Boże, to aż dwa. Tutaj tylko rozmowa. Dobra. Okej, to obgadajmy sobie tutejszych cywilów, tutejszych obywateli, a potem ruszymy do kolejnego zadania. I zobaczymy, jak mało efektu na cokolwiek będzie ono miało, prawda? Czekajcie, to jest kolejna rozmowa, którą przecież odbywałem. Come on, gro. What the fuck? Tak, przecież tą rozmowę już odbywałem. Gra mnie oszukuje. Generalnie odklikam je ponownie, żeby nie zagracały mi mapy. Chryste, pani, jak kat szybko spada, kiedy jest w formie Jowisza. Dobra, bla, bla, bla. Tak, słyszeliśmy to już wszystko. Walcie się na ryj. Dobra. Wielkie złudzenie. Oj, mój Boże, ile dużych kryształów. Chryste, panie. Ta, wiecie, kontrolowanie grawitacji. Co się właśnie stało? Nie jest zbyt precyzyjne. Ogólnie twierdzę, że jakby myk z tym polega na tym, że jakby jest to zbyt czułe, jest zbyt czułe na wszystko. Gdyby, wiecie,
deweloperzy dodali tutaj coś, nie wiem, na zasadzie, nie wiem, marginesu błędu, gdzie, nie wiem, kat przenika może przez część obiektów podczas zmiany grawitacji, jest w stanie odbić się od tego i owego, tego typu, wiecie, malutkie... tego typu, wiecie, malutkie usprawnienia, to definitywnie poprawiłoby to jakość latania i komfort latania przede wszystkim. Dobra, zobaczmy. A jest pod nami, świetnie. A tutaj, wiecie, jak kat jednak właśnie zahacza się o wszystko po drodze, każdy generalnie, nie wiem, skrawek otoczenie jest w stanie ją zatrzymać, jednak muszę to zaznaczyć, bo nie mam powiedzieć, gdzie to jest. A, wyżej! Wow, byłem tak blisko. No wiecie, to jest po prostu dziwne, do tego zmierzam. To nie jest aż takie komfortowe. Witaj, chyba Chaz, nie jestem pewien. Tak, to Chaz. W ogóle to jest śmieszne, bo jego model ma brązowe włosy, a na tym, wiecie, arcie jest jakby bardziej rudy. Czas, tylko nie mów mi, że mamy kolejny program szkoleniowy. Nie. Prawdę mówiąc, próbuję dokończyć stare śledztwo Syda. Słyszałaś o sprawie zaginionych sierot sprzed 3 lat? Tak, wiem, o co chodzi. Pamiętam, jak rozmawiałam o niej z Raven. Ona jest bardzo wyczulona na krzywdę dzieci. Ciekawe dlaczego. Ja zresztą też oczywiście. Skoro ta sprawa nie została wyjaśniona, to chętnie pomogę. Dziękuję, Kat, przyda mi się wszelka pomoc. Mam kilka śladów potencjalnych podejrzanych. Ponoć można ich znaleźć na Placu Wolności. Ruszaj tam i sprawdź, o co chodzi. Oczywiście Chaz, jak to Chaz, nie podano żadnych konkretów. Jedynie i sprawdź, o co chodzi. Podejrzani są gdzieś tutaj. Nasz informator przekazał nam zdjęcie. Możesz popytać o niego w okolicy? Ja znam tylko gliniarzy. Nie ma sprawy, poszukam go. Okej, dziadek w kamizelce na ławce w kaszkiecie. Jasne. Myślę, że akurat on powinien być prosty do zauważenia. Ten, tu jest dziadek, ale nie ma... O, jest, proszę bardzo. W sumie to nie kaszkiet, to bardziej czepek. Kurde, to nie jest aż takie proste. Dobra, ty, sprzedawco kepsa, co wiesz? A raczej parówek. Nic nie wiesz, goddammit. Hej, dziadku bez kaszkietu. Znasz może takiego pana w kaszkiecie? Raczej go nie rozpoznaję. Mówisz, że stara sprawa zaginionych sierot nie została jeszcze rozwiązana. Może Anica Kani mogłaby pomóc. Na pewno złapałaby tego drania. Ja złapię go pierwsza. Okej, nie pomogłeś mi, dziadu. Ty, w czepku. Wszyscy starzy ludzie znają wszystkich starych ludzi, tak więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, niestety tym razem nie pomogli mi. O, to jakiś gościu z brodą. Dobra, dawaj swoje story. To podejrzane w sprawie zaginionych sierot. Przykro mi, nigdy o nim nie widziałem. A może pan coś, co mogłoby pomóc? Pamiętam, że było to mniej więcej w czasie, kiedy burza wyssała New Harelon. Potem nastał chaos. Sprawa zapewne została zapomniana. Wtedy burze grawitacyjne bardzo dawały nam się we znaki. Dzięki doktorowi Brachmanowi nie musimy się już o to martwić. Wszyscy bardzo spontanicznie, w bardzo różnych momentach wychwalają doktora Brahmana. Nic. Dobra. Ty! Wyglądasz na dziecko. Dzieci zostały porwane, wiesz coś o tym? Ach, nikt nic nie wie. Ty, kobieto. O, widzę osoby na ławce. Podejrzany, namierzony. Zlikwidować. Ty. Masz ławkę. O, wiedziałem, że będzie wiedział. Sprawa zaginionych sierot, co? Tak. To dużo o niej się mówiło w swoim czasie. Ciekawe, dlaczego porywacze to robili. Sprawdzam kilka wątków. To aż podejrzane wygląda znajomo. A chyba nie znam, nie wiem skąd go znam. Przykro mi, mam nadzieję, że go złapiecie. Wow, ludzie są wyjątkowo nieprzydatni.
co? Nic. Goddammit. Paniusiu? Nic. Goddammit, mało osób wie cokolwiek. Czemu to nie może być prostsze? Może ty? O, jest, proszę bardzo. Stara sprawa zaginionych sierot. Chyba nie została rozwiązana, co? Niestety nie, nigdy nie znaleziono winnych. Sprawdzamy ślady, ponoć ktoś tutaj może coś wiedzieć. Rozumiem, nigdy go nie widziałam, a mam gdzieś go złapiecie. Sam mam małą córeczkę, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No, nie pomogłaś mi. Nie znalazłam niczego ciekawego. Jestem zmęczona, może coś słodkiego pobudzi mnie do myślenia. Wiem, co by spowodowało, że śledztwo ruszy z kopyta. Kawa i pączki. O mój Boże, kawa i pączki, to jest to. Na pewno gdzieś tutaj sprzedają. Niestety tam tylko sprzedawca parówek. Pączkarnia. Na przykład tak się w języku Gravity Rush pisze pączki. Nep. Kawa i pączka poproszę. Już się robi, kochana. O mój Boże, wygląda cudownie. Ale bym jadł. Teraz lepiej. A, i tak na marginesie. Nie widziała pani może tego człowieka? A, tak, to znajomy jednego z naszych najlepszych klientów. Naprawdę? Czy ostatnio ten klient był tutaj ze swoim znajomym? Nie, byli tutaj razem chyba tylko raz. Ale klient wpada tutaj praktycznie codziennie. Może być o podejrzanym. Muszę poinformować Chaza. Jasne. A co z moim pączkiem? W pączkarni znalazłam ślad. Jeden ze stałych bywalców zna podejrzanego. Może więc wiedzieć, gdzie go znajdziemy. Właścicielka pączkarni twierdzi, że klient wpada tam codziennie. W takim razie będziemy obserwować to miejsce. Jeśli się pojawi, może doprowadzić nas prosto do podejrzanego. Nie martw się, na pewno złapiemy tego porywacza dzieci. Patrz, ktoś idzie. Jest ich dwóch, goddammit. To jest klient. Jest ich dwóch. Obaj mogą być tu zamieszani. Poznaj ich twarze z naszych listów gończych. Czemu jeden z nich jest taki dziwnie zżółkły? O nie, rozdzielają się, co teraz? Kat, idź za gościem w kurtce, ja pójdę za drugim. Utrzymujemy łączność radiową. W porządku, idę za nim tak, żeby nie zauważył. O, śledzenie, uwielbiam. Okej, wybaczcie dziwne cięcie, nie mam pojęcia jak... w jakim momencie jeszcze je umieszczę, aczkolwiek tak, między tym, co widzieliście chwilę temu, a tym, co widzicie teraz, dosłownie minął ponad dzień dla mnie. Miałem dłuższą przerwę w nagrywaniu w każdym razie. I tak, na szczęście najwidoczniej Gravity Rush 2 ma system save'ów, który dosłownie save'uje każdy malutki element, nawet ze sidequestów, ponieważ dosłownie, kiedy zostałem zmuszony przerwać nagrywanie, ten gościu minął dopiero tą bramkę, więc nie wiem, straciłem jakby, nie wiem, minutę, może nawet mniej gry przez to, że musiałem wtedy przerwać, tak więc chwalmy dobre save'y i checkpointy. Są prawdziwymi bohaterami naszych gier. Tak, śledzimy podejrzanego gościa. W sensie, po co wam to tłumaczę, to nie nowy odcinek, dosłownie, w sensie resztę tego odcinka, bo nie wiem, była dla was minutę temu. O, mam nadzieję, że nie będę musiał go śledzić długo. Wiem, że generalnie gdzieś w Hexville jest misja z ekstremalnie długim śledzeniem postaci. Mam nadzieję, że to nie jest ta, bo jeśli to jest ta, to za tym gościem będziemy szli cholernie długo. Well, by the way, nigdy nikt nie wyjaśni nam chyba, czym są te czarne budynki. Te bąble, które, nie wiem, wyrosły w mieście tu i ówdzie podczas naszej wizyty w Jirga Paralau. Bardzo podniosła i względnie wesoła muzyczka, jak na misję śledzenia potencjalnego terrorysty. Tajność. Zwykły klient. Lubię te nazwy postaci. Naprawdę. Sorry, to nie potencjalny terrorysta, to potencjalny porywacz.
porywacz dzieci dodam jeszcze do tego, tak, więc to jest zupełnie inna sprawa. Korzystając z emocji tej misji, napiję się kawy. A to nam idzie źle? Kat, nie wiem, idziemy za nim, tak, więc jest wszystko okej. I oczywiście, że gościu idzie bardzo wolno przez środek miasta, ale powinna przywyknąć do tego typu zadań, naprawdę. Wiem, że nie musiałem tego robić, ale strasznie mnie to bawi. Lubię tam dźwięk i efekt, który się wtedy rozprzestrzenia. Jaki dźwięk? O czym ty mówisz? Ogólnie wiecie, aby to jest ten moment, kiedy ciężko w sumie ogarnąć. Ten gościu mówi, co to za dziwny dźwięk. I ciężko ogarnąć, czy chodzi o, nie wiem, dźwięk kroków kat, upadania kat, czy może, nie wiem, zwykli ludzie też słyszą ten dźwięk odpalania grawitacji, tak naprawdę. To nasz podejrzany, muszę poinformować Chaza. A no tak, gościu w kaszkiecie, pamiętam. Chaz, słucham. Mówi Kat, zauważyłam podejrzanego. Gość, którego śledziłam, właśnie z nim gada. Zaraz tam będę. Spróbuj podsłuchaj, o czym rozmawiają. W porządku. No dobra. Cichosza. Cichosza. No nie czuję tego, dobra. Mam dla ciebie robotę. Zabierz to, by znaleźć miejsce. Mówiłem ci, że nie chcę już żadnych waszych zleceń. Jeśli ktoś mnie zauważy, znowu to samo. Na pewno nikt cię nie zapamiętał. Tego nie wiemy, ktoś może nas obserwować. Ja nie chcę umierać. Cóż, jeśli chcesz naszej ochrony, musisz robić to, co każemy. Dobrze. Uuu, szantażyk, co? Tak, Kat. Czas, podejrzany ma coś dostarczyć. Został ostrzeżony, że jeśli nie wykona zadania, straci ochronę. Rozumiem, on jest jakimś trybikiem w dużej organizacji przestępczej. Był naprawdę przestraszony, jakby bał się, że jeśli ktoś go odkryje, to zostanie zabity. Kat, idź za nim na miejsce zatrzymania przesyłki. Ten, dla kogo pracuje, powinien się pojawić. Musimy najpierw rozpracować tę organizację, dopiero wtedy go zatrzymamy. Ja sprawdzę budynek, w którym był wcześniej. Słyszę motocykl. Pośpiesz się, a nie możesz stracić go z oczu. Jasne. O, dobra, właśnie nie wiem. Chciałem powiedzieć, że już go straciłem z oczu, ale mamy go. Wow. Lecimy. Kat, lecimy, powiedziałem. Przyspieszenie. Dobra, może troszeczkę spowolnimy, bo się go tu zderzymy. Co się dzieje z cieniami, Chryste Panie? Ulecimy do niższych stref. Podejrzana okolica. Uwielbiam, jak to miasto jest skonstruowane. Uwielbiam, wiecie, te wszystkie właśnie stelaże i nie wiem, belki, które nie wiem, trzymają to miasto podłączone do filaru świata. To jest... Nie mam pojęcia, czemu ten świat aż tak mi się podoba, ale coś w tym jest. Coś w tym dla mnie jest. Gościu, przyspiesz trochę, bo zaraz ci wlecę w tyłek. A tego byśmy nie chcieli, prawda? To tak miało być, czy nie? Halo? Nie jestem pewien, czy to... Nie, to nie było założenie tego questa. Uwolnijmy się nieco. Tak, w trybie księżyca bądź Kat lata dużo wolniej, więc nie wiem, przemieszajmy się w tym, bo why not?
Dziadek, przyspiesz na tym motorku, no depnij, naprawdę coś w strefie nie zamieszkałeś, możesz troszkę przyspieszyć. Dobra, okej. Okay. A, czyli on miał dolecieć, ja miałem go tylko obserwować, jasne. Nie miałem lecieć za nim krok w krok, a raczej lot w lot, nieistotne. Uuu. Podejrzani ludzie. Mówi Kat, jestem na miejscu. Miałeś na baczności. W budynku, który opuściłeś podejrzany, opuścił podejrzany, znaleźliśmy materiały wybuchowe. Wygląda na to, że nasz człowiek pełni służbę wartowniczą dla jakiejś organizacji przestępczej. Więc we wszystkich tych pudełkach są materiały wybuchowe. Poprosiłem o wsparcie komendę główną. Policjanci powinni być już w drodze. Będę tam jak najszybciej, ty się nie wychylaj. W porządku, będę pilnowała wszystkiego do czasu twojego przybycia. W porządku. A, no tak, zapomniałem, że to kupiliśmy. No to chyba czas wreszcie wtrząsnąć tego ponczusia. Niam, 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 niam. O, kawałek utnął mi w gardle. O nie, nie mogę odkaszlnąć. Popiję kawą, może się uda. Kaszl. Co tam jest? Gliny cię nasłały. Po co tu węszysz? Oho, i przykrywka spalona, no. Smaczny pączek, Kat. Opłacało się? Czas, zauważyli mnie. Jeśli uciekną, nigdy nie rozwiążemy tej sprawy. Nic z tego, spadam stąd. O, oczywiście on zaczyna uciekać. Dobra. O, przecież te pudełka są pełne materiałów wybuchowych. Nie mogę zniszczyć pudełek, wybuchnął mi w twarz. Techniki szkoleniowe Chaza jednak się przydały. W sensie, to oni je bardziej niszczą, ale niech będzie. Kuźwa, nie wiem, jak terminatory jakieś idą przez te pudełka, zero litości. Dobra, okej, okay, gotowe. Op, nawet przeżyłeś, jestem pod wrażeniem. Ja nie chcę umierać. O mój Boże, czas zrobił coś przydatnego. Czas to on. Całe szczęście, już się martwiłem. Twoje metody szkoleniowe naprawdę się przydały. W końcu rozwiążemy sprawę zaginionych sierot. Zaginionych sierot? Masz mnie sprzątnąć? Jestem tylko zbirem do wynajęcia, nawet nie wiem, kto mnie zatrudnia. Proszę, okaż mi łaskę, oszczędź mnie. Ty w ogóle wiesz, że my jesteśmy z policji? Policji? Możemy cię ochronić, ale musisz współpracować. To ty porywaj sieroty? Tak, wszystko powiem, tylko proszę, pomóżcie mi. 3 lata temu pracowałem dla innego gangu. Pewnego dnia kazałem mi przyprowadzić kilkoro dzieci. Razem z innymi chłopakami zaczęliśmy porywać sieroty. Przekazaliśmy je bosom i to wszystko. Teraz moi byli wspólnicy zaczęli ginąć. Chociaż organizacja już nie istnieje. Pomyślałem, że teraz czas na mnie, więc postanowiłem się ukryć. Mów, gdzie są dzieci. Nie wiem, nic mi nie mówili. Najwyraźniej on faktycznie nic nie wie. Pewnie tylko dlatego pozwolić żyć tak długo. Możemy to zgłosić do komendy. No to Grigosy. Grigosy? A gdzie? Policjanci ze wsparcia. Zauważono podejrzanego. Aresztować. Co na turę? Przecież nie zgłaszałem nic do sieci Grigosów. Rozkaz użytkownika nadrzędnego. Zbieramy podejrzanego do aresztu. Pozwolisz, żeby Grigosy go zabrały? Czas. Brawo, znaleźliście przestępcę związanego ze sprawą zaginionych sierot. Ale ona wciąż pozostanie nierozwiązana. Nie wiemy, gdzie są porwane dzieci. Prawdziwy sprawca pogrzebał wszystkie dowody i rozprawił się ze wspólnikami. Czasem trzeba pogodzić się z sytuacją. Ktokolwiek to zrobił, musi mieć wejścia bardzo wysoko. Nie mogę sobie pozwolić na stratę kolejnych ludzi, w szczególności po utracie Syda. Wiem, szefie. Ale gdyby Syd wciąż tu był, na pewno by się nie poddał. Coś mnie w tej sprawie bardzo niepokoi. Jeśli wymyślę coś nowego, wznowię śledztwo. Bardzo ci dziękuję za pomoc, Kat. Jeśli ty się nie poddajesz, to ja też nie zamierzam. Chyba ma jakiś pomysł. Bulbosa, masz jakieś podejrzenie, o co tutaj chodzi? Nie wiem, ale to on ma głowę nie od parady. Moja bardziej nadaje się do pochłania alkoholu. Ach, daj spokój, ty coś wiesz. Odkryłam zaledwie drobny fragment mrocznego spisku, który toczył Hexville. Gdy dotarłam do Set na tej dziwacznej sprawy, zabrakło mi słów, by ją opisać. Tak,
to w ogóle niepodejrzane, że Grigosy będące na usługach miasta zgarnęły podejrzanego, zanim policja do niego dotarła, prawda? Podejrzanego, który akurat mógł coś wiedzieć. Okej, okay, nowa ozdóbka do domu. O! Pudełko, nice. No i proszę, nowoczesne łóżko, super. Tak, generalnie ponownie to powiem, te skrzynki... No... Muszę to zostawić, bo sieć już nie działa. Te skrzynki były związane z siecią, która już jest odłączona od tej gry, tak więc... No, tak więc... Będzie dużo ciężej je znajdować na pewno. Obstawiam, że ktoś na necie wyczaił, w jakich lokacjach one się pojawiają. I można oblatywać to do oporu. Można oblatywać to sobie fajnie do oporu i znajdować te rzeczy. Ale wiecie, kiedy dostawaliśmy jednak zdjęcia wykonane przez innych graczy, było to nieco łatwiejsze. Ale dobra, tak, tutaj sobie zakończymy. Zobaczmy, jak stoimy z misjami. Nie powinno nam już tego aż tak dużo zostać. Tak, mamy Alduanar i mamy Plejuan. I chyba jedną rozmowę w Endestri. Tak, dobra, to wiecie co? Ja polecę teraz do Endestri między odcinkami. Spotkamy się przy tej rozmowie i będziemy gotować walkę z pobocznymi zadaniami. Trzymajcie się ciepło i strzałeczka.